Dzień dobry, z tej strony Monika. Zapraszam na 8 trening naszego wyzwania. Dzisiaj popracujemy nad nogami, pośladki oraz uda. Trening będzie trochę krótszy, dlatego możesz go dodawać do dłuższych treningów. Lecimy z rozgrzewką, krok dostawny, rozgrzewamy nogi. 4, 3, 2, 1 i przyciągamy kolano, jedna strona i druga strona. Wydech, wydech. Kończymy drugi tydzień wyzwania. Przed nami jeszcze drugie tyle. Wydech, wydech. Hop, hop. I pięta pośladek. Hop, hop, hop. Rozgrzewamy. Dawaj, dawaj. Dotknij. Rozciągnij. Jeszcze. Lecimy wąskie przysiady. Wąsko pilnujemy kolan. Spójrz na kolana od góry. Pilnuj, żeby nie schodziły do środka, tylko na zewnątrz. Jeszcze. Powoli, góra, dół. Powoli, góra, dół. Up. Lecimy truchcik. 30 sekund do startu. Wahadło. I pokazujemy palce. Jeszcze dawaj. Pierwsze ćwiczenie to zwykłe przysiady i uwaga, zwykłe przysiady, szerokość bioder albo ciut szerzej, gotowa, 3, 2, 1 i dół, góra, dół, góra, hop, schodzisz pupą, jak najniżej. Zaczynamy ruch od wypięcia pupy do tyłu. Hop. Wyobrażasz sobie, że musisz usiąść na małym krzesełku, które jest z tyłu, za tobą. Jeżeli masz obciążenie, to możesz dodać, trzymać w rękach. I jeszcze dawaj. Ciężarek, może być to duża butelka wody, może być cukier, cokolwiek. I uwaga, szerzej. Hop, góra, szeroko bardzo nogi. Hop, góra. I uwaga, będziemy dodawać wznosy na palcach. Dół na palcach. Przytrzymaj sekundę na palcach. Super. I jeszcze. Hop. Góra. Hop. Góra jak najniżej. Rozciągamy całe uda. Dawaj, dawaj. Jeszcze. Dobrze, dawaj, dawaj. 5 sekund. I teraz będziemy kroczyć pół przysiadzie. Pół przysiad, kroczymy. Hop, hop, hop. Do drugiego. Niewielkie kroki. Niewielkie. Jak będzie ciężko, to możesz na chwilę wyprostować się. Puszczamy mięśnie i wracamy. Chwila odpoczynku, sekunda. Tutaj nie mamy przerw, robimy 5 ćwiczeń, jedno po drugim. Nisko przysiad albo pół przysiad. Trzymamy mocno brzuch
i leciutko kroczki do boku, stopy prosto palcami. Uwaga, za krok będziemy unosić nogę do tyłu. Za krok, góra, za krok, góra, kolano w dół i góra, poślad pracuje. Piętą do góry, do sufitu. Wdech, wydech, wdech, wydech. Hop. Jeszcze. Hop, góra. Hop, góra. Dawaj, 8 sekund na tą stronę i na drugą, zaraz. Trzymaj, trzymaj, druga. Hop i lecisz. Trzymamy brzuch. Równo, prosta sylwetka. Skup się na pracy. Nie ma pośpiechu. Ważne, żeby pracowały uda i pośladek. Unieś nogę jak najwyżej. Czuć pośladek, co? I jeszcze chwilę. Wdech, wydech. 8 sekund. 3, 2 i ostatnie powtórzenie. Brawo. Mamy krótką przerwę, w trakcie której łapiemy oddech i robimy same wznosy na palcach. Same łydki, ok? Łapiesz oddech i w międzyczasie wspinamy się na paluszki. Wytrzymujesz sekundę lub dwie w górze i wracasz. Cały czas ćwiczymy prawidłowo ze swoim oddechem. Zawsze, kiedy jest wysiłek, wtedy jest wydech. Jeszcze dawaj, wspinaj się, 15 sekund do startu. Będziemy teraz z maty, z pozycji klęku na kolanach, podnosić się do przysiadu. 4, 3, 2, 1. I teraz jedną stroną stajemy, jedną, na razie jedną, do przysiadu, czyli nie prostujemy się. A potem w połowie będziemy drugą wstawać. Płasko, stopa do góry, dostawiamy i wracamy na klęczki. Druga strona, startujemy drugą nogą. Wszystkie ćwiczenia robimy tylko raz. Jak poczujesz, że to za mało, to powtórz trening albo powtórz konkretną serię. Na dole masz pasek, jak trening mija, jak pasek, który pokazuje ci czas. I tam możesz przesunąć do konkretnej serii. Uwaga! Podpór bokiem na łokciu, kolano ugięte i teraz lecimy. Góra, wykop, wróć. Hop, noga ugięta do góry i robimy kopniak. Na łokciu wygodna pozycja, kopniak, wracasz. Góra, kop, ugnij, powrót. Dobrze, nie ma pośpiechu i nie ma wymachów. Dawaj, jeszcze 5 sekund, wypchnij wysoko biodra i zamieniamy strony. Góra, hop i kopniak. Dobrze. Jeszcze, jeszcze. Z wydechem. Kopniak to wydech. Kolejne ćwiczenie.
będzie w klęku. I 10 sekund. Wysoko biodra, szybki kop i spokojnie wracamy. 3, 2, 1, klęk. I teraz jedna noga. Do góry, dwa pulsy. Do boku, dwa pulsy. Piętą do sufitu, dwa pulsy. Bok, równiutko, dwa pulsy. Hop. Trzymaj brzuch. Ciało się nie rusza. Pracujemy jedynie nogą. Jedna strona. Jeszcze 15 sekund. Pięta do góry, jak najwyżej do sufitu. Noga kąt prosty. I zamieniamy. Druga. Za chwilę przerwa. Znowu wstaniemy i będziemy wznosić się na paluszkach. I dawaj mocne pulsy. Cały czas praca. Jeszcze 20 sekund. Dziesięć. Trzy, dwa i ostatnie. Brawo. I na palce. Ostatnia seria będzie w leżeniu na plecach. Dawaj. Paluszki, spinamy pośladki, hop, zepnij, luźno, zepnij, pół minuty, będziemy wypychać biodra na jednej nodze, czyli jedna noga uniesiona, na jednej. Trzymamy ciężar ciała i pracujemy bioderkami, każdy we własnym tempie, ale jak najszybciej, ale nie tracimy na jakości. Uwaga, biodra, góra, start. Z jedną nogą, hop. I wypchnij do góry. Pracujemy, jedna. Jedna, dawaj. Jeszcze drugie tyle. Dawaj, dawaj. I wydech jak do góry. Dobrze, jeszcze 10 sekund. Cztery, trzy, dwa. Jeden, zamieniamy, to samo druga. Poczuj, jak pracuje cały pośladek, jak pracuje mocno twoje udo. Możesz przytrzymać na sekundę w górze, żeby jeszcze dorzucić do pieca. Dziesięć sekund. Trzymaj do końca. Będziemy teraz wypychać biodra. Obydwie nogi będą na ziemi. I szeroko kolana. Uwaga, nogi. I teraz góra. Rozstaw. I wróć. Szeroko kolana, jak najszerzej. Do góry, szeroko, góra, dół. Góra,
szeroko, góra i dół. Im wolniej ćwiczysz, tym dla ciebie tak naprawdę lepiej, bo mocniej spinają się mięśnie. Dawaj, zostało nam 2 minuty ćwiczeń. 4, 3, teraz lecimy do boku i klęk, bok, noga prosta tym razem i góra, dół. Góra, dół i trzymamy tą pozycję. Pracujemy tutaj, pracujemy też tutaj. Stopa poziomo do podłogi. I pracuj, hop, prosta, prosta w kolanie. Dawaj, dawaj, jeszcze 13 sekund. Cztery, trzy, dwa, jeden. Zamieniamy. I dawaj. Wydech do góry. Wydech do góry. Jeszcze, jeszcze. Dawaj, dawaj. Ostatnie sekundy. 10 sekund. Z wydechem, z wydechem. 4, 3, 2, 1. Pięknie. Połóż się na brzuchu. I stopy do pośladków. Chwytamy za kostki. Zrób wydech i jeszcze mocniej dociśnij. Jeszcze wyżej. Super. Wykrok, jedna noga do przodu. Z tyłu noga jest wyprostowana, bioderka staramy się jak najniżej opuścić w stronę podłogi. I teraz połóż kolano na ziemi, stopa płasko na ziemi i noga z przodu. Zewnętrzną stroną kładziemy ją na matę i powoli przechodzimy do podporu na łokciach. I teraz powoli robimy to samo na drugą. Zamieniamy stronę, druga noga do tyłu. Do ziemi kolano i stopa, noga z zewnętrzną stroną kładziemy na macie i powoli przechodzimy do podporu na łokciach. Super. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję. Mam nadzieję, że trening się podobał. Jeżeli czujesz, że to za mało, to powtórz jeszcze raz taki trening. To jest wyzwanie, więc 4 razy w tygodniu ćwiczymy. Od poniedziałku lecimy z kolejnym treningiem odchudzającym. Mamy jeszcze do zrobienia 2 tygodnie ćwiczeń. Do zobaczenia.